O kurde. Pierwsza eksploracja od dawna. Nocna. Ale tym razem jest bardzo dobre oświetlenie, więc nie ma problemu. Zobaczcie, jakie biurko. Troszeczkę już zapleśniało wszystko. A nawet powiedziałbym, że dość sporo. Czy też ładny drewniany mebelek. Można trochę jeszcze rozjaśnić. Teraz będzie o wiele lepiej widać. Obawiam się, że im nie będzie widać teraz lepiej. A raczej na pewno. Drugie pomieszczenie. Drugie pomieszczenie. Też już troszkę zdewastowane. Ale również stare meble drewniane. Kolekcja płyt CD. Gladiator. To jest piosenka, to chyba film. Chyba, że piosenki. Z filmu Gladiator. No to wychodzi. Tutaj już mamy country. Toaleta. Niestety dewastacja dotarła też i tutaj. Liczniki. Do garażu chyba. Dobra, garaż zostawimy na sam koniec. O kurde. Mimo to, że wszystko takie stare, zapleśniałe, nadal robi wrażenie. Kominek. Lampa cała przerzewiała. Idziemy do góry. Ciekawe, co kryje wyższa kondygnacja. To już jest poddasze. Stara szafa rozłożona, a tutaj lustro drewniane. To mi
nie ma. Łazienka rozwalona. Tutaj pewnie co? Sypialnia. To wszystko już połatane. Schodzimy na dół, idziemy do tej garaży. Ktoś chyba próbował zdemontować barierki. Centralne ogrzewanie. Ale to chyba nie wszystko. Dobra. Nie będę się tam już wciskał. Sąsiedzi na pewno mnie widzieli. Dlatego lepiej by było teraz opuścić już to miejsce. Liczyłem, że spędzę tu trochę więcej czasu, ale okazuje się, że willa nie ma już wiele wyposażenia, a to, co pozostało, to wszystko spleśniałe i zgnite. Chociaż kiedyś musiało wyglądać naprawdę fajnie. Kredensik. Myślę, że to dobre miejsce, żeby zakończyć eksplorację. Tym razem była to opuszczona willa. Niestety jej stan jest opłakany. Dlatego będziemy się stąd po prostu zawijać. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia.